Siemanko Mugole, z tej strony Adam, wasz czarodziej i to jest kolejny odcinek z gry Hogwarts Legacy. Powrócił do nas Adrian, siema Adi. Siema. Także dzisiaj chyba kolejna misja, czy nie chyba, tylko na pewno, więc już sobie spójrzmy, co my tutaj mamy. Już jestem tutaj, gdzie powinniśmy być, a mianowicie wizyta u kłusowników. Muszę porozmawiać z Poppy i dowiedzieć się, dlaczego tak nagle zniknęła po oddaniu smoczego jaja. No właśnie. Zaraz się dowiemy. Oddałeś szajko? Tak, oddałem. Mok nas prawie zjadł, ale o jest. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. Mhm. Tak mi przykro. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Okay, czym jest znikacz? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Okay, dlaczego kłusownicy interesują się znikaczami? Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizardkind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Okay, czy w dzienniku było napisane, gdzie ukryte są znikacze? It's allegedly hidden. Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. Okej, okay, coś mi mówi, że chcesz znaleźć te stworzenie. Nie chcę, żeby let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets if they still exist. We had the element of surprise in our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. No na pewno. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much. Merlin's beard, you're a genius. The centaurs, they o, centaury będą mali. At all costs. Porozmawiamy z centaurami, centaurami mogą być wrogo nastawione, no właśnie. Centaurs aren't known for being the friendliest lot, especially not with wizardkind and not right now. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. Dobra, spróbujmy pogadać o tym. Ach, to już koniec? To już miałaś taki plan? Ale to była długa misja, łodzie. Wow. Żeśmy tutaj, no nie no, zrobimy oczywiście jeszcze jedno w takim wypadku. To by było po prostu nie na miejscu po 4 minutach skończyć. No to teraz wejdziemy sobie w cieniu odległości. Porozmawiaj w krypcie z Sebastianem po niepokojących wydarzeniach. Feldkrof Sebastian chce się ze mną spotkać w krypcie. No właśnie. Ja myślę, że to następne będzie tylko rozmowa. Nie, to na pewno nie. Sebastianem nigdy nie jest. O, i to jest bliziutko, szef. I believe I can fly. Tak? Tak, tu na moście sobie. Można? No musimy. I teraz idziemy. Idziemy do krypty.
Dobrze. Tutaj idziemy. Przy okazji patrzę, czy są jeszcze gdzieś jakieś. O. To jest to wejście do krypty. A. Tak. To jest krypta. Wejście. Hasło. Dobrze. Bardzo dobrze. I jesteśmy. Gdzie jest Sebastian? A, jest. Jest. Siema, Seba. Tak, rozmawiałem, ale ci nie wybaczę. What did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form. And that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic. Dark magic or not, is the key to saving Anne, to reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that has. Pomału nie podoba mi się ten Sebastian. Jaki herb wysłałeś Anne? What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? It's... We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions. A box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest. And without a second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Okay, dobrze, daj mi znać, czego się dowiesz. I shall wait to hear from you then. Thank you. Aha, może miałeś rację, Adi. I very much appreciate you standing by me through all of this. To i koniec? I'll send you an owl when I have news. Tak. No to pięknie, ty. Już komisji. Nawet nie było jako misja odznaczone. No to znowu się tutaj nam, że tak powiem, szybka misja trafiła i teraz zostało nam w cieniu kopalni. No to już jest główna misja, więc taka krótka pewnie nie będzie. A co to jest te klucz na Dedala? A, to są te, co tak latają, co zbieram. Już też pamiętasz, były. Gdzie tu jest wyjście z krypty? A wychodzimy z krypty. Tyk, 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 tyk. No i teraz musimy gdzie spotkać się z Sebastianem znowu, koło górującej kopalni, dobra. Ta sama? Nie, to była krypta, teraz idziemy do kopalni. Przez podwórze, zaraz skakujemy na miotłę. Nie mogę? Mogę. Śmigasz. Harry, łap znicz, nie mogę. I na główkę. Dobra, zbliżamy się. Jak zobaczysz coś na mapie, tak jak zawsze, to zaraz tam wiesz. Nawijasz. Okej. Okay. O, tutaj są te. A, złapać. Zwierzaki. O, są. O. Wilki pewnie, czy co? Gdzie to jest? Gdzieś pod nami. Ojejka, już we mnie strzelają. Co to są? Wilczurki. No to chodź, już jednego mamy z głowy. O, o, za blisko tutaj. Oj. No, za źle Protego, ale ostatni. O, jejka, w sumie niepotrzebnie użyłem. Teraz mogę nim sterować.
Widzisz? Albo go po prostu trafić. No dobra, mamy. Lecimy dalej. Ja bym nie chciał tak pieszo chodzić. Pieszo nie, no ile to by było, nie? Zresztą... O kurczę. Uważaj. Góry, do góry, do góry, do góry. Pieszo to by było bez sensu, ale my gdzieś już się zbliżamy koło tej kopalni. To jest koniec mapy. O, balony są. Balony to my też lubimy. To jeszcze sobie poprzekuwam szybko. Jest jakiś tutaj chyba. Mam tutaj jeszcze. O, te są. W ogóle czerwone też. Szybko zbierzemy i się cofniemy na chwilę. Bo ci powiem... Ile jeszcze tych baloników tutaj? I tutaj. Nie ma. Dobra, i teraz gdzie oni byli? Gdzieś tutaj na pewno. Tu jeszcze mamy, to zrobimy szybciutko. Merlina zagadkę zrobimy, panie kolego. Na pewno coś z tymi kamieniami związane. Może musisz ją uderzyć. Pewnie rozwalić je. Tak. Wszystkie? Nie, jeszcze jeden. No i mamy. To było łatwe. Takie proste, szybkie to my lubimy. I kolejna zagadka Merlina za nami. Dobrze, to teraz jeszcze tu było ktoś do rozwalenia. Tak, tutaj zaraz będę. A tą rzeką tam. A, Błotoryj. Czyli my musimy na Błotoryja Lewiosa, pamiętam, była dobra. Tak, jeszcze tam to co i to co obcina. Obcina język. I... Koniec. I masz iść pokonaj, bo to ryje. Kończone. Tak. No i dobra, to wskakujemy na miotełkę, szefie. I lecimy. Na kopalnię. W okazji sobie widzisz, zrobiliśmy takie poboczne zadanka. Rebellion. Jeszcze jest jakaś chata, widzę. Jest skrzynką. Tak, jeszcze szukam wejścia do tej chaty. I tu tańczy, a co tu nie ma wejścia? I chata by... A tu są drzwi. Siemano. I tu są jeszcze jakieś notatki. Droga siostro, dawno nie pisałaś. A dobra, to sobie. I my to mamy. Nie skradziesz? Nie, my nie kradniemy. Kolejny list. Kto chce, to sobie... Sądziłem, że tak będzie wyglądać. Emerytura, oczywiście miło począć. Okej. Okay. Jeszcze coś tutaj jest. Kolejna notka. I poczytamy. Dobra, to mamy. I to wszystko chyba. Chyba tak, to już z tego domu mamy wszystko. Dobra. It's like a place right out of a storybook. Revelio. Gdzieś pali? Tutaj ten, zobacz, same grają elegancko, wrzucimy mu coś, nie będę taki, proszę bardzo. Daleko jeszcze? To już gdzieś tutaj musi być. Kurde, pod most? A? Widzę, tu jeszcze mamy... Księżycowe kamienie. Już się zbliżamy.
Piękny widok, nie? Zima. No. Dobra, czekamy na Sebę. No, będziemy tylko rozmawiać? Chyba nie, no bo to już jest misja główna, fabularna. Przyszedłem jak szybko jak mogłem. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominous and the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's lords. Nie ma problemu, do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it. The way they did Rookwood Castle and Isadora's Manor. How do we want to handle this? No, ba, może uda nam się pozostać niezauważonym. Nie, rozprawmy się z nimi. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Okej. Okay. After you. Kompani, rozpoczęliśmy misję. I teraz biegniemy. Kawałek jeszcze mamy. Nie ta sama kopalnia? Ale tutaj zaraz będą. O, już są. Prowadź więc. Halo? A? Mówię do nich. Czekaj, jeszcze sobie zmienimy. Co to było? Bombarda. Tak jest. Strażniczy to są? Tak. Łap kamyczek. O, ci znowu. A tu na tego muszę żółte. Czekaj, to jakąś żółtą jednak on muszę wziąć lewiosę. O, tu patrz, za nami jest. Widziałeś go od rania? Do tego. Pięknie, o, znowu za nami jest jeden. O, to dałem Michę. Za tobą. Widzę, dzięki. Dobrze. Ale jeszcze mnie pociął, dobra. Bum. Wiem już. Ile mam energii, bo ten tutaj. Dobra, udało mi się go. Dobra, muszę sobie łyknąć. Tu jeszcze muszę pierwszy zobaczyć. No właśnie, a ten tu wisi. O kurde. Mam go. Dobra. Tutaj tak, ale trzeba uważać, tu cały czas widzisz. Cieczają. No nie trafiłem go. O kurde, za późno. Dobra, tego zniszczyliśmy. Jeszcze jest dużo. Tutaj mam za dużo. Spokojnie, mogę go rzucić czymś. Dobra, ten już też poszedł do Żyda. Jeszcze jest jeden. Tutaj zbieramy. Widzisz go? A jest. Szerach, ciach, pach i po strachu. Czekaj, Rebelio, coś tu było? Nie? Jeszcze rzeczy widzę. A, kamienie księżyca. A widzisz, tutaj też jest wejście jakieś. Ale raczej tutaj nie musimy. Tu na pewno nie. Dobra. A wejść. Plądrować. Ale małe łóżka. No bo to są gobliny. Małe takie kurde potworki. Dobra, idziemy dalej. Dobra, mam pełno. Eliksir. To dopiero początek. O. Drugi obóz, podejrzewam. Tak, sam. Once again, we could fight our way through or be discreet. No dokładnie. A wiem. You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Like heads of lettuce those mushrooms were.
Nie trafiłem. O, pięknie to zrobiłem. Dobra, tego załatwię. Ten jest niebieski. Czy wziąć niebieski czy fioletowy? Fioletowy. Chyba raczej fioletowy. Pięknie, synek. Dobra. Ten a ten jeszcze żyje. Ale też upchnął. O, trafił mnie. No widzę, że utknął. To się tym zajmiemy. Dobra. Fajnie, że ten utknął, a ten jak mnie tutaj chciał trafić. Dobra, tym się zajmę teraz. Pięknie, przecięty. Czy ktoś tu jest? A, tam. Dwa jeszcze. No to łap. Ten za nami był. Tylko tamten jeden został. What you doing? What is this? No i panie tutaj Sebastian nam pomagał. Ładnie. Lepiej od tego Amita. A, tak. Tamten to był. Dzięki jak barsz. Tak. Myślałem, że tu coś jest, a tutaj jest. Uważaj, bo wysadzam. Uważaj, bo będzie boom. Sorry, Sebastian. Jeszcze się palił. Przez chwilę. Dobra. Jeszcze coś tu jest do zebrania? Tak. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. Plagi pająków. Nothing I haven't seen before. Dobrze idę? That's the spirit. Czyli wiadomo, że będziemy mieli walkę z pająkami. Warto mieć ogień w zanadrzu. Dobra, wchodzimy. I do kopalni. Tak. O, jesteśmy. O, gobliny. For better or for worse, we're in. Chyba tylko te dwa, a nie. No ten się... Ten się wiesz, teleportował. Aha. Wow. Teraz sobie go... I sobie tam innych pozabija. A nie, nie ma nikogo innego. A jak go tak, czaruje... Wtedy on swoich atakuje. Nie spadnij. I don't see any goblins in these webs. Było przed chwilą dwóch. O, są. Teraz na spidery najlepsze jest ogień. A. Amazon. Powiedz, otworzył tam ktoś? No i powiedz, jak możesz, że to Amazon. Bo my zaraz zginiemy. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra. Tego załatwimy. Wybaczcie, miałem tutaj w domu lekkie problemy. Tak. Kolejny. Po nim. Dobrze. O, coś tu będzie trzeba zrobić. Najpierw sobie jeszcze zbierzemy fanty.
Ten napój? Dobra, i ta skrzynka. No pewnie, gdzie jest ta półka? A, tam, czyli to musimy... O. Teraz już jest dobrze. Jeszcze jakąś skrzynkę mamy podobno. Gdzieś tutaj. A, już ją widzę nawet. O. I pająki. A te trzeba uważać. Dobra, mamy. Powracamy. A nie, jeszcze jest. Ale nic się już tutaj nie... A jest jednak. A pod nami. A tutaj u góry. Czyli jedno też pod nami. Widziałeś? Tak. Tu jest szefie skrzynka. I znikła z mapki. A nie, nie znikł. Bo pod nami jeszcze jedno powinna być. No dobra, to my na razie idziemy tędy. No wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number. Spider-Man. To jedziemy. Jazda, znowu będą pewnie lojaliści. Teraz którędy? A, tutaj. Zepsuty most. Zepsuty, ale można go naprawić. Pierwszy do niego trzeba dojść. Nie, to w sumie to był ślepy zaułek. To po te rzeczy. Tak. O, tam musisz się wziąć. Aj. Tyk. Też można. Incendio, fajnie. Wspinaj się. NK. Revelio. Chodzimy na dół. Teraz tutaj na most. Trzeba go naprawić przede wszystkim. Czyli robimy repairo. Repairo! Repairo. No i mamy to. Zmienimy sobie z powrotem na to. O! Zajrzyj do menu kolekcji, aby poznać zdolność słabości wroga. Ten jest jakiś kurde, co to jest? Jadowity pomykacz. No dobra, to ten pomykacz już sobie pomknął. Też jeszcze na pewno żyje. Tak. Nie. Ale poczekaj, synek, zobacz. O, ale mi... Widziałeś to? Dobrze, zbieramy fanty. Eliksiru mamy dużo. No my po prostu nie tracimy żyć już. Nie tak jak kiedyś na początku, co chwilę. Dobra, idziemy za pająkiem. Profesor Hecate would be proud. Teraz tu mamy jakieś przejście. O kurde. Ale się... No uciekaj! No wyjdź, Seba! No Seba! Wypij! Oj, on teraz uknął, a on, on oczywiście nie bo bierze. Ja wiem, jak to się robi, bo to... Trzeba wziąć Lumos. Lumos. I patrz. Lumos. Widziałeś? A, u góry jest skrzynka. A właśnie. A, to tutaj zrobiłeś tylko po skrzynkę. No tak mi się wydaje. Ale to są jakieś mocne przedmioty. I tu jeszcze można by było zobaczyć, co jest w tej wnęce. Też skrzyneczka.
No i pięknie, dobra, to teraz już można wracać. Ja tak na pewniaczka szedłem, a to wcale... No tutaj też coś jest. Lumos. Rynka. Dużo tutaj jest tych gratów do zbierania, ale no, mało się je wykorzystuje tak naprawdę. O! To jest strzelec. No, ale właśnie go strzeliłem. Tędy nie można. Przejście tędy. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. Na chwilę, dokładnie. We have another fight on our hands. Tak, mamy. Am I not surprised? Snajperem. Hello? Hello? No nie, muszę to po prostu zrobić tak. Uwaga, a do ciebie. Widzę. Fioletowy. Oj, oj, oj. On nas mało. Połowę zaczniemy. Dobra, i fioletowy mówiłeś. Tutaj tego fioletowego. No zabij dziada. Kurde. Za dużo ich tu. No. Dobrze, mamy go. Tego mu pomogę. Pięknie. Nie wiem, kto tu jeszcze we mnie celuje. Może ten Sebastian nigdy, nigdy nie traci żyć. No, jeszcze pająki. Wybuchają. Ale teraz ładnie się obroniłem. O, znowu. Wrzućmy czymś w niego. Znaczy... O! Wiałem. To dwa są takie nawet, synek. Ten kto tamty? On taki jest jakiś z kulką. Jadowity pomykacz. Pomykacz to... To ma tronę. Dobra, tamtego. Tego mamy prawie z głowy. O, ten się wkopuje, to zaraz. No. No dobra, czas na ciebie. Żyłeś? O kurde. Masz mało. Dwie naraz, wykłem. Prawie byłem po tamtej stronie. Dobrze, one nie lubią ognia. Pięknie. Tamten wybuchnął. Hehe. To z Gryffindoru jesteśmy, chłopcze. No dobra, mamy chyba wszystko. Jeszcze tu widzę, są jakieś fanty. A nie, to będziemy musieli to użyć. A gdzie my teraz szliśmy? Coś uruchomiłem. Dobra, to jest na czas, już widzę. I teraz pyk, czyli mieliśmy określoną ilość czasu. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze są. Tu są jeszcze, dobra, dopiero w to spalimy. A musisz chyba ty wszystkie równocześnie trzy. No tam jeden i tam. Dobra.
Ale tam jeszcze jest pajęczyna. Dobra, to musimy pierw tam wskoczyć, a żeby tam wskoczyć, potrzebne nam jest to. O właśnie. Jeszcze ten trzeci symbol trzeba odkryć. Pięknie. I teraz... A, on już się nawet zaczął... O. A tutaj drzwi. O. To idziemy. Co tutaj mamy? Nie, tutaj nikogo nie ma. Wiesz, to jest jakaś tajna komnata. Przeczytaj. Świat wrócił do mnie za wodnistej mgły. Jak długo byłam nieprzytomna. Pamiętam tylko jego oczy. Puste, puste od udręki. Ale jeszcze. Pamiętam uczucie euforii, gdy patrzyłam, jak ulatywał jego ból. Ale wtedy... Świat wywrócił się do góry nogami. Gdy upadłam, musiałam uderzyć się w głowę. Nie wyczułam ani... Przepraszam. O, ani nie zauważyłam śladu, ale ból jest pulsujący. Mam tylko nadzieję, że to nie czarna śmierć. Przynajmniej uzale... Co? Przynajmniej ulżyłam... Aha, w cierpieniu. Dobra. Tak, nieco chwilę coś znajdujemy. Dobra, i co teraz? Musimy stąd już wyjść? Tam jest napisane iść do Sebastiana. A gdzie Sebastian poszedł? Tu stoi. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganarc was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Okay. This place is odd, to be sure. But I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here. Zajmijmy się stąd do Hogwartu. We can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. No, coś tutaj jest jakieś, nie? Inne. No, krypta. Magiczne przejście. Kazali, to idziemy. And now for the moment of truth. It has to fit. Moment prawdy. Umieść płótno triptyku. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Porozmawiaj z Sebastianem, no. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. No dokładnie, profesor Fig pewnie. Goblin o imieniu albo ten goblin, no. Prosił mnie o anonimowość, to fakt, ale Bastianowi powiedzieć? Nie wiem. Powiem. A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Ooh. Nie myślisz jasno. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable.
Sebastian się na nas obraził. A chyba powiedziałeś. A to nie, że źle, no to wiesz, on ostatnio taki się zrobił. Kurde, kłótliwy, więc podejrzewam, że trzeba na niego uważać. Teraz wiemy, jak się wreszcie nazywa ten Ranrok. No, nie właśnie Rongul, tylko Ranrok, ani nie Ragnarok. O, kolejne poczty przechodzą, dobrze. Okej. Jeszcze niech te poczty przychodzą, a zanim się pożegnamy, jeszcze zobaczymy tylko, co nam tutaj... O, troszeczkę poznajdywaliśmy, ale to jest gorsze, to jest gorsze. Te dopiero od poziomu 31, ale te muszę odkryć w tym. To są legendarne, więc to mogą być fajne. Jak tam Kapelinder, ten jest gorszy, ten muszę w pokoju życzeń. Tamte pójdą na sprzedaż, ale tu jeszcze zobaczcie, mamy szal, ale też muszę go dopiero wziąć. Tutaj mam od 31. Tutaj mamy pelerynę, ale gorsza jak zwykle. I mamy jeszcze... Ale to też raczej gorsze, tak. O wiele. Dobra, co jeszcze mamy tutaj? Inwentarz. No to te parę rzeczy, czyli tutaj drugi kawałek płótna. Te wszystkie listy z pamiętnika. Fajnie. Dalej kolekcje, co nam się powiększyło. Tutaj, aha, to w tym obozie tam znaleźliśmy. Były. Nie, dobra. Co? Jeszcze czegoś tu widzieliśmy? Tutaj. O tak, rozcięcie. Większe obrażenia zadawane przez Defendo. Defendo. Dobra, i co my tu jeszcze mamy? O, tutaj. Okrągły obraz. Halloween. Lampy halloweenowe. No i pięknie. Dobra, to mamy na tyle. I teraz chyba jeszcze tylko wyzwania. Coś ukończyliśmy. Walka. O, błotoryje mamy już ukończone. Już więcej błotoryj nie musimy zabijać, widzisz? I gobliny. I no, ale gobliny to zawsze będą jeszcze, ale już mamy. Fajnie. Jeszcze Inferiusów sporo pozabijać, tych jakichś tam nikczemnych wrogów w maskach. Na pewno coś dostaliśmy przez misje. To. Tak, bo tam... To jeszcze ma właśnie odporność goblińskiego srebra. Jeszcze co? Przeleciałem szybko. Ciężko tutaj zobaczyć ten wykrzyk. O, jest. Tu, tutaj. No tak, błoto ryje, zmienisz obronę, dobra, przez błoto ryje. Fajnie, no i misje. O, mamy tutaj tak naprawdę, sięgając nieba, to mamy, muszę zajrzeć do Albiego Wixa, żeby zobaczyć jego najnowsze ulepszenia, miotły. O, znajdę go w sklepie sportowym. No to fajnie, to coś tam na pewno wybierzemy. To w sumie nie misja, tylko będzie pewnie nam coś dano i później musimy rozmowa z dyrektorką. Pomnacie mapy. Pojawił się portret profesor Niami. Pójdę tam i z nią porozmawiam. Porozmawiaj z portretem profesor. No ale to następnym razem. Także widzicie moje mugolaki. Pomału, pomału, ale do przodu, nie Adi? Tak. Także tutaj się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę subika. A my już na dzisiaj dziękujemy wam, czyli dzięki Adi. Dzięki. Jak to mówią, koniec psot. Do usłyszenia. Cześć.